To kazanie w sumie powstało już jakiś czas temu, ale specjalnie dla was. No może nie dla was, ale generalnie na ten okres mniej więcej. Ale złożyło się także dla was. Jednak przeszło ono trochę przeróbek w międzyczasie i myślę, że jest inne niż jakbym nie miał powiedzieć tam tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu. Będziemy się skupiali głównie na Ewangelii Jana, więc możecie od razu sobie otworzyć. I wybaczcie, stron wam nie będę podawał, bo mam inny przekrój, więc strony wam nie pomogą. Ale wiecie, to jest taka też zachęta do nas, żebyśmy uczyli się mniej więcej, przynajmniej te większe księgi, gdzie są. Z mniejszymi prorokami nawet ja mam problem, więc się nie martwcie. Ich zawsze trudno mi jest znaleźć. Nie wiem, kto jest pierwszy, czy ten Ozeasz, czy ten Michał, czy Malachiasz. No Malachiasz jest ostatni, to jeszcze się w miarę to widzi. Więc otwórzmy Ewangelię Jana. I nie wszystkie teksty będę otwierał, o których będę nawet wspominał, bo myślę, że zajęłoby nam to troszkę za dużo czasu. Jeszcze sobie tylko tutaj otworzę, żebym miał czas, żeby nam nie uciekało za bardzo. Wiecie, to było na konferencji pastorów, w Wiśle byliśmy i tak akurat wtedy wpadł mi ten pomysł, ta myśl taka, wierzę, że Pan Bóg mi właśnie ją przesłał. Co to znaczy zobaczyć Pana Boga? Widzieć Pana Boga, zobaczyć Go twarzą w twarz. A wiecie, tak realnie twarzą w twarz to Pana Boga spotkamy dopiero jak On przyjdzie. Ale jeżeli popatrzymy na Stary Testament, to tam jest też napisane, że z Mojżeszem to On rozmawiał twarzą w twarz, prawda? Tak jak z nikim później nie rozmawiał. I wiecie, że ten koncept, ta idea rozmawiania twarzą w twarz ginie po tym czasie. Jej w ogóle nie ma. Ale jeżeli otworzymy sobie Ewangelię Jana, Ewangelia Jana jest generalnie taka specyficzna, taka nietuzinkowa byśmy powiedzieli, bo pozostałe Ewangelia są do siebie bardziej podobne, ale ta Ewangelia jest inna. Myślę, że też dlatego, że Jan był tym umiłowanym uczniem Jezusa. Przynajmniej tak o sobie mówił i myślę, że nie bez powodu, że to nie były tylko takie słowa rzucone na wiatr. I wiecie, w pierwszym rozdziale, kiedy czytamy tutaj, to jest taki fragment. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana i 18 werset. Cały pierwszy rozdział mówi o tym, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest tym Słowem, prawda, które przyszło, które się tutaj zmanifestowało, byśmy powiedzieli, zostało w jakiś sposób ubrane w to ciało nasze. I w 18 wersecie jest napisane, że Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim powiedział. Wiecie, nie wiem dlaczego, przez przypadek zacząłem po prostu szukać właśnie w Ewangelii Jana tych elementów odnoszących się do tego, że ludzie jak spotykali Jezusa, to oni widzieli. Widzieli Boga, widzieli Jego charakter. Nawet sami uczniowie nie do końca sobie z tego zdawali sprawę, ale myślę, że jeżeli my już z perspektywy czasu, po tych wiekach tak naprawdę, patrzymy z powrotem na tą historię, to możemy z niej dużo wyciągnąć. I chciałbym zanim pójdziemy dalej w Ewangelii Jana, chciałbym się jeszcze cofnąć. Cofnąć się do czasu, kiedy jeszcze grzechu nie było na świecie. Prawda? Pamiętacie, wtedy Jezus najprawdopodobniej stał po jednej stronie tronu Bożego, czy prawej, czy lewej, mniejsza o to, ale stał przy tronie Bożym i kiedy padła ta myśl, żeby stworzyć, w ogóle, żeby powstało stworzenie, to Bóg już na początku zakładał tą myśl, że może powstać problem, że ktoś zrezygnuje z bycia razem z Nim, prawda? Mimo, że Bóg, no, my nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić w jakiś sposób tej atmosfery, która panowała w niebie. Miłości, braku samolubstwa. Wiecie, dzisiaj nawet miłość potrafi być wykrzywiona. I kiedy mamy ten fragment w liście, w Apokalipsie, ten jeden przytoczę z innej księgi, tak to postaram się być w jednej. W 13 rozdziale, tam jest jeden fragment, w którym jest napisane, 13 rozdział, że są ludzie, którzy są zapisani, to jest 8 werset, przepraszam, jeszcze nie powiedziałem, 13 rozdział objawienia i to jest werset 8. Tam jest o tej bestii, o tych rzeczach, to nie jest istotne, ta końcówka tego fragmentu. W księdze życia zapisane, imiona zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. Wiecie, to już nam mówi dużo o charakterze Boga. Że on, zanim jeszcze świat został
ukształtowany tak na, powiedzielibyśmy, wszystko zostało ukończone, on już wiedział, że może być potrzeba złożenia ofiary. To nam już wiele mówi o Bogu, że nieważne, co się wydarzy, on już jest gotowy poświęcić wszystko. I chciałbym, żebyśmy się zatrzymali właśnie na tym elemencie poświęcenia, tej miłości Bożej. Bo wierzę, że to jest istotne. Wiecie, czy Jezus, kiedy tutaj przychodził, wiecie, on przyszedł na zasadzie, okej, no, pewnie, prawda, rodzę się, przeżyję, złożę tą ofiarę, pestka. Może to trochę tak specjalnie to tak powiedziałem, nie bądźcie urażeni. Czy on przyszedł na świat z takim założeniem? Ja wierzę, że nie. Że jego założenie, tak, miłości, ale poświęcenia, wiecie, co Jezus poświęcił? Co Jezus już na samym początku jeszcze nie musiał tego zrobić, ale już wiedział, że jest gotowy, aby to uczynić. Poświęcić wszystko. Wiecie, co by się stało, gdyby Jezus się urodził, osiągnął wiek tych 15 lat około, kiedy już człowiek jest według prawa Bożego, tak podejmuje pewne decyzje za siebie i doszedł do wniosku, że on pójdzie sobie na dziewczyny. Prawda? Skrajność jakąś daje. Albo go ktoś zwiedzie, prawda? Jakaś ładna dziewczyna, zakochał się przed małżeństwem i poszedł. Wszystko legło gruzem. Ale wierzę, że takie pragnienia były. Bo Jezus przyszedł, prawda? On się stał jednym z nas. I wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo plan Boży, plan zbawienia nie jest czymś takim, że Jezus przychodzi i on mówi, ba, jestem, prawda, załatwione, pestka, coś prostego. Wiecie, kiedy pozwolę sobie tak sparafrazować, tylko przytoczyć, jeżeli chcecie, możecie otworzyć ten rozdział w Patriarchach Prorokach i w Wielkim Boju Ellen White, gdzie ona pisze, że całe niebo drżało. Prawda? Całe niebo tam drżało w obawie, że wszystko może się powstać. Co jeżeli Jezus zgrzeszy? Prawda? Wszyscy patrzyli, całe niebo patrzyło na Chrystusa, właśnie na ten fragment, w którym On chciał nie tylko zbawić, bo my często mówimy o zbawieniu, ale On chciał objawić też charakter Boży. On chciał nam pokazać, jaki Bóg jest. Wiecie, my dzisiaj tylko widzimy Go na kartach Pisma Świętego. Napisali to najlepiej jak mogli, najdokładniej, wierzę w to, Pan Bóg ich prowadził, Duch Święty pomagał im wyszukać odpowiednie słowa, ale i tak to nie jest wystarczające. Bo Boga nikt nigdy nie widział, tylko jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. Wiecie, to jest też ciekawe, tak jedna tylko myśl odnośnie słowa. Wiecie, że ten jednorodzony to też znaczy jedyny w swoim rodzaju. Pierwszy, jedyny, wyjątkowy, dlatego też jest o Nim powiedziane, że jest archaniołem, prawda? Pierwszym. Tak naprawdę archanioł nigdy nie występuje w stosunku innym jak do Michała, a Michał to jest ten jak Bóg, prawda? To jest niesamowite. Że nikt, wiecie, Ellen White tam pisze, że aniołowie chcieli pójść zamiast Jezusa, ale nie mogli z dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie mieli życia sami w sobie, a po drugie, nie mieli tej miłości, ale z samego sedna. Nie wiecie, ktoś, kto odzwierciedla, tak jak my też niedokładnie odzwierciedlamy miłość Chrystusa, nawet jeżeli za Nim podążamy dobrze. To jest tylko mały cień, jakiś minimalny procent. Ale Jezus mógł. Wiecie, dlatego mówiłem o tym, że jak On przyszedł i On zaczął mówić, jak Jan, prawda, kawałek, kilka wersetów później, jak Jan mówi, prawda, oto Baranek Boży. Jan zobaczył Go, jeszcze wcześniej, jak rozmawiał, prawda, z Panem Bogiem, to Pan Bóg mu powiedział, że na tego, na kogo spocznie ten Duch Święty w postaci gołębicy, ten będzie tym Synem Bożym. Ale wiecie, kawałek później w historii, może kilka miesięcy nie sprawdzałem tego. Gdzie jest Jan? Czy on jest w miejscu przyjemnym, siedzi z Panem Jezusem, prawda, je posiłek, siedzi w więzieniu, prawda? Siedzi w więzieniu i wtedy posyła swoich uczniów, aby zapytali, czy to jest na pewno ten. Pamiętacie, co Jezus tam odpowiedział? Popatrz. Prawda? Popatrz. Ja myślę, że to jest coś, o czym my zapominamy. O tym, żeby popatrzeć na Jezusa. Wiecie, bo On może zrobić wszystko.
Pierwszy rozdział nam mówi, że on stworzył, prawda? Jak Bóg stwarzał? Powiedział. Powiedział, wiecie, jest takie jedno kazanie z okresu powstawania naszego kościoła, gdzie pastor, czytałem, gdzie pastor mówi, kim jesteście? Ewolucjonistami czy kreacjonistami? Każdy adwentysta powie, że jest kreacjonistą, prawda? Taki nawrócony. No, wiadomo, Pan Bóg stworzył. Mówiliśmy o tym dzisiaj. Ale pytanie, czy my w to wierzymy, prawda? Czy my wierzymy, że... Bo Biblia nam mówi, że jak patrzymy na Jezusa, to co się z nami dzieje? Przemieniamy się, prawda? Nie chcę tego fragmentu jeszcze raz przytaczać, ale my zostajemy przemienieni na Jego obraz. Pytanie, czy to jest ewolucja, czy stworzenie? Ja wierzę, że to jest stworzenie, że Pan Bóg czegoś chce. On nie robi tego na zasadzie, że wiecie, że nagle to ja jestem już zupełnie inny i te rzeczy, które były w moim życiu, one nie wracają, prawda? Nie mamy takiej czkawki, takiej zgagi czasami grzechu. To nie o to chodzi. Ale pytanie, czy my wierzymy, że kiedy patrzymy na Chrystusa i mamy jakiś problem, nie wiem, no na przykład przeklinam, prawda? Przyszedłem do kościoła, ale jeszcze przeklinam. I to też jest doświadczenie jednego z pastorów. On przeklinał na potęgę, naprawdę, na potęgę. Ja go osobiście nie znam, to było słuchanie jego doświadczenia. On był raperem. Wiecie, jacy są raperzy. Tam jest cały czas angielski, w Stanach Zjednoczonych. Oni cały czas używają przekleństw, jak rapują. I on używał ich tak samo, jak się nawracał. Ale modlił się do Pana Boga, Panie Boże, Ty musisz to odebrać. Ja tego nie mogę zmienić, prawda, jakoś spróbować, wiecie, ulepszyć samego siebie. Ja chcę Ci to oddać. Wiecie co, on nie był świadomy tego. On mówi, że on nie był świadomy. Poszedł do swoich znajomych, opowiadał im dalej o Chrystusie. Wcześniej też opowiadał o Chrystusie i przeklinał dalej. Ale później po tej modlitwie, po tym takim poddaniu się, po chęci uzyskania charakteru Chrystusa, żeby Go poznać, zobaczyć w swoim życiu, on poszedł do swoich znajomych, znowu siedzą, znowu im opowiada o Chrystusie, opowiada godzinę, dwie godziny, oni słuchają, w pewnym momencie jeden wstaje, mówi, przerywa, czekaj, zatrzymaj się na chwilę. On mówi, co jest, coś powiedziałem nie tak? On mówi, nie. Siedzimy tu już przez około dwie godziny, może troszkę więcej, a ty ani razu nie przeklałeś. Co się z tobą dzieje? On nie był świadomy. On nie był świadomy zmian, które w nim zachodzą. Bo patrzył na Chrystusa. Chciał Go zobaczyć. Dlatego nie dziwię się. Wiecie, Ellen White w pewnym fragmencie napisała takie słowa, że my często tak podświadomie poniekąd patrzymy na wydarzenia różne, które się dzieją na świecie, te prorocze i tak dalej, i myślimy, że one nas pobudzą do czegoś. Że jak lepiej zrozumiemy, że nie wiem, że papież już rozmawia z narodami zjednoczonymi, to może wiecie, może nie wiecie, ale rozmawia i to jest znak czasów. To jest ważne, prawda, dla nas, że wiemy, że się te liście już zmieniają na tym drzewie, jak Pan Jezus mówił. Ale jeżeli Chrystus nie będzie tym i nie będziemy chcieli Go poznać, osobiście doświadczyć, no to nic nie da. Bo wiecie, co się dzieje, kiedy wierzę, że to było w RTH. Dawno czytałem ten artykuł, było to chyba z 5 lat temu, w jednym z wydań naszych Znaków Czasu. To było, byłem w Jeleniej Górze. Tak, w Jeleniej Górze, w tym kościele tam takim, co mają, tam mają zjazdy, prawda? I tam była literatura zostawiona. I wiecie, był artykuł o ludziach, wierzę, że to było RPA. Ale jeżeli był to inny kraj, to wybaczcie teraz. Wiecie, co tam się stało? Byli tam adwentyści. I były prześladowania. Wiecie, ten apartheid, te przemiany, które były w tym kraju, działy się. Kto kojarzy historię, to, a jak nie, to można do niej wrócić. I tam byli adwentyści, którzy zostali, byli bardzo prześladowani. Więzienia, tortury, straszne rzeczy. Wiecie, co się stało? Większość doszła do wniosku, że ona nie jest godna. Że jeżeli oni staną przy Chrystusie w tym momencie i zginą, to oni nie są godni. To jest straszne. Że możemy dojść, że nie jesteśmy godni. A tylko nieliczni, kilka osób, tak naprawdę prawie z całego kraju, przeszło przez to piekło, które tam było. I wiecie, to mi pokazuje, że my podświadomie gdzieś możemy, nie musimy, ale możemy dochodzić do wniosku, że my nie sprostaliśmy jakiemuś standardowi. Ale wiecie dlaczego? Bo standard jest dobry. Ze standardem nie ma nic złego. Ale możemy mieć standard,
który nie jest oparty na tym, że patrzymy na Chrystusa. Ja nie wiem, czy ja dobrze się wyrażam. Wiecie, to jest coś takiego, czego do końca nie potrafię też wyrazić w słowach. Dlatego Jezus właśnie mówił, że On po to przyszedł tutaj. Ten początek Ewangelii Jana o tym mówi, że Jezus przyszedł, abyśmy my mogli popatrzeć i aby ten obraz mógł się na nas odbić. Wiecie, kiedyś odbijano rzeczy. Może jak ktoś jest starszy, to pamięta, ale kiedyś odbijano. Robili jakąś rycinę na przykład. Jak mamy stare Biblię, może mieliście wystawę Biblii, albo będziecie mieć kiedyś, to możecie sobie zobaczyć, tam niektóre te stare Biblie mają takie odciśnięte na kartkach piękne litery. Czasami je odciskali później, a czasami je malowali sami. Ale były odciskane. Pytanie, czy ten odcisk jest taki sam, jak ten pierwowzór, czy inny? Taki sam, prawda? Prawie taki sam, prawie identyczny. Tam są drobne czasami różnice, oczywiście. Ale wiecie, Pan Jezus chce tego samego. On chce z nami się spotkać. I wiecie, to jest niesamowite, że w Ewangelii Jana Jezus ciągle, jak gdyby, to znaczy, Jan wybrał tę historię z jego życia, aby ciągle to pokazywać. Wiecie, kiedy mamy później spotkanie z Samarytanką, ale nie, spotkania z Samarytanką nie. Kiedy mamy rozdzielenie chleba. Pamiętacie o rozdzielenie chleba, kiedy Jezus spotyka tych ludzi? To jest ciekawa historia. Szósty rozdział Ewangelii Jana, jeśli nie pamiętacie. Szósty rozdział Ewangelii Jana. On tam rozmnaża. Czasami brakuje mi tych słowa. On rozmnaża tam ten chleb i te ryby. Ale wiecie, on tam zaraz nawiązuje do pewnego chleba, który był kiedyś w przeszłości. Pamiętacie? To jest długi rozdział, prawda? On ma ile? 60 parę, 70 nawet wersetów. Ale on tutaj mówi w 49 wersecie. To jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Nie stracił, ale zyskał. Wiecie, mówiliśmy o tym Babilonie, o tych różnych rzeczach, gdzie Bóg ciągle chce pozyskać. I nawet jak jesteśmy w tych trudnych sytuacjach, tak jak oni byli wtedy, Bóg dalej chce, tą wolą Ojca jest, aby nikt nie został stracony. Dlatego ten 3,16 mówi, prawie że na pamięć wszyscy znamy, prawda, że tak Bóg nas kocha, tak umiłował świat, że dał, poświęcił wszystko. Pytanie. Niektórzy z was są rodzicami, prawda? Macie, nie wiem, narzeczone, żony, dzieci, może wnuki. Pytanie, czy oddalibyście swoje dziecko, wiedząc, że możecie je utracić na zawsze? Czy oddalibyście? Zostawię, ja nie chcę, żebyście odpowiadali. Ale zastanówcie się nad tym. Wiecie, bo my czasami, bo Pan Bóg nam mówi, że jesteśmy Jego dziećmi, prawda? Czy Bóg chce, abyśmy byli straceni? Nie. Ja w to nie wierzę. Ta miłość, którą my mamy do dzieci, pomnożcie sobie ją razy nieskończoność. Razy ten pierwowzór. Ta pierwotna, prawdziwa miłość, która pochodzi od Boga. Jest niemożliwe. To jest... Dlatego Ellen White później napisała, że nawet jeżeli byłaby jedna osoba, która przyjmie w historii całej ludzkości, to Chrystus i tak by tutaj przyszedł. Dla jednej osoby. Ja sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić. Ja nie potrafię tak kochać. Wiecie, i to nam pokazuje, że my, jako ludzie, my nie jesteśmy w stanie nawet kochać. Nam się wydaje, że my kochamy, prawda? Że kocham tą osobę, tamtą, moje dziecko, mojego wnuka, że oni są tacy ładni, fajni, no mimo, że broją, prawda, albo robią różne rzeczy, każdy z nas popełnia błędy, ale kochamy ich. Wyobraźcie sobie, że musimy to pomnożyć razy nieskończoność. Tego się nie da opisać. Tego się nie da opisać. Ja nie wiem, czy my nawet jako ludzie teraz jesteśmy w stanie tego doświadczyć w jakikolwiek sposób, przez różnego rodzaju doświadczenia. Ale wierzę zarówno w tym samym momencie, że Pan Bóg chce nam pokazać nawet ten taki malutki fragment ze swojej miłości. Dlatego ja właśnie o tym mówię. I szósty rozdział mówi właśnie o tym, Jezus tam mówi, 48 werset, że ja jestem chlebem, prawda? Znowu mamy ten poprzedni fragment, o którym wspomniałem, który mówi, że On chce, żebyśmy zostali przemienieni na Jego obraz. Pytanie, jak niedokładny był obraz Jezusa? Ja wierzę, że był bardzo dokładny.
jeżeli chodzi o charakter Boży. To znaczy, że On chce, żebyśmy się stali prawie że tacy jak On. I mówi tutaj, że jestem tym chlebem życia. I mówię dalej, że wasi ojcowie jedli mannę, prawda? Ale manna pokazywała coś. Pytanie, mówiliśmy też o diecie. Co się dzieje, kiedy jemy coś? To jest takie powiedzenie nawet, że jesteś tym, co jesz. Więc ja chyba będę, no nie wiem, kaszą. Ale tak się mówi, prawda? Ale o co chodzi, prawda? Co za tym idzie? Co za tym idzie? Że my się upodabniamy do tego, co spożywamy, prawda? Pytanie, Jezus tutaj nie mówił o chlebie tym, który rozmnożył chwilę wcześniej, prawda, porozmnażał. On mówił tutaj o prawdziwym chlebie, o nim. Pytanie, co się dzieje, kiedy my jemy ten prawdziwy chleb? Dlatego on później mówił, że jeżeli my będziemy jedli i pili ciała i krwi Chrystusa, to nie ma dla nas szansy. Ale co to znaczy? Czy to znaczy, że jak mamy wieczerzę, to przychodzimy i jemy i pijemy ciało Chrystusa w sensie z tym symbolicznym? Czy to o to chodziło? Czy to wino i ten chleb nam w czymś pomoże? Absolutnie nie. Jeżeli ktoś tak myśli, no to przykro mi. Ale Chrystusa, prawda? Dlatego w modlitwie pańskiej mamy daj nam chleba powszedniego, nie, codziennego. Niektóre nowe tłumaczenia mówią o codziennym. Bo to nie jest powszednie, to nie jest coś powszedniego takiego. U nas powszednie to się trochę tak źle kojarzy, prawda? Powszednie to takie zwykłe, znudzone, prawda? No, ale o to chodzi. Ale to nie jest, to jest codzienne, to jest potrzeba. To jest potrzeba. I wiecie, potrzeba nie zawsze musi być zaspokojona przez Pana Boga w taki sposób, jak my tego oczekujemy. Ale kiedy z wiarą będziemy się modlić, aby On nam ukazał swój charakter, wiecie, ile ja się modliłem, żeby... Znaczy nie o to doświadczenie, które miałem niedawno, ale żeby bliżej poznać Boga? Przynajmniej rok. Wiecie, kiedy Daniel się modlił, a to będzie zadanie, policzcie sobie, ile lat minęło między jednym widzeniem a drugim, między tym, ile czasu on spędzał, aby się zastanawiać nad tym, co Pan Bóg już mu dał. Pomiędzy jednym widzeniem a drugim, pomiędzy jedną odpowiedzią a drugą. I to samo jest może nie do końca aż tak zaznaczone, ale u Jeremiasza, u Izajasza. Tam mijały lata, aż Pan Bóg odpowiadał. Czy to znaczy, że Pan Bóg nie chce nam powiedzieć? Nie. Ale myślę, że nie jesteśmy czasami gotowi na pewne rzeczy. Nie rozumiemy pewnych rzeczy. Dlatego tym bardziej powinniśmy chcieć patrzeć na ten obraz Jezusa. Bo tylko w ten sposób. I nie ma innego sposobu. Jeżeli nie będziemy chcieli doświadczeń, które Pan Bóg do nas przygotował, które chce nam dać, abyśmy Go poznali, to wiecie, modlimy się o Ducha Świętego, ale to jest równoznaczne. Jeżeli nie chcemy iść z Panem Bogiem do przodu, to Ducha Świętego nigdy nie dostaniemy. Nigdy. Wiecie, że Duch Święty raz został dany, prawda? W dniu Pięćdziesiątnicy. Wiecie, co jest największym, najtragiczniejszym odkryciem, takim odkryciem, które gdzieś tam znalazłem w Biblii i w Duchu Proroctwa jakiś czas temu? Że ten Duch Święty nigdy nie został zabrany. On dalej z nami jest. On tutaj, wiecie, jest obecny. Oddziałuje na nas. I ja osobiście zadaję sobie pytanie, na ile jestem otwarty? Bo to chodzi o naszą otwartość, prawda? Wiecie, w liście do Efezjan tam jest napisane, że Bóg daje ten miecz Słowa Bożego. Ale ono jest ostre. Ono czasami musi pociąć. Bo to jest ta zmiana charakteru. Prawda? To odciskanie, które Jezus chce uczynić na sercu każdego z nas, ono nie jest procesem przyjemnym dla każdego z nas. Wiecie, jak faryzeusze zareagowali na tą miłość, na obraz Boga? Krzyż, prawda? Skazanie. Oszustwo, nienawiść, chcemy Cię zabić, nienawidzimy Cię. To były słowa, które może nie zostały wypowiedziane i spisane w Biblii, ale one były w sercu tych ludzi. To nam wiele mówi, że patrzeć na obraz Boży to nie jest wcale tak łatwo, bo on wymaga, on jak gdyby automatycznie powoduje u nas, że musimy się zmienić. I tutaj jest kolejna historia. To jest 9 rozdział Ewangelii Jana.
Tam jest ten człowiek. Przeczytałem początek, aby sobie przypomnieć. Przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go jego uczniowie: mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzica, że się urodził ślepym? Już nie będziemy całej tej historii, ponieważ nie chcę was już przetrzymywać. Ale Jezus robi coś niesamowitego tam. Mówi, że musi wykonać dzieła, prawda? Że on przyszedł, aby wykonać dzieła i to jest osoba, dzięki której jego dzieła będą, wykonają się. I on bierze w wersecie 6, pluje na ziemię, niehigienicznie byśmy powiedzieli dzisiaj, bierze to błoto, albo glina, bo to też podobne, i nakłada na oczy tego człowieka. I mówi, idź i się umyj. Nie wiem, czy ślepy słyszał o Jezusie. Nie wiem, czy wiedział, kto to jest, czy słyszał konwersację, ale uwierzył, prawda? On poszedł. Obmył się, zobaczył i później jest rozmowa, ponieważ to się stało w sobotę i jego, ci faryzeusze, ci religijni ludzie męczyli z tego powodu. I nie chce się na tym skupiać. I Jezus go w pewnym momencie spotyka. Wiesz? Wiecie? To jest 30, od 34 wersety, kiedy on mówił do tych faryzeuszy, że ja nie wiem, kim jest ten człowiek, prawda? Tam jego rodzinę sprowadzili, oni się bali, nie chcieli przyznać, ale ten człowiek wiedział, nie wiedział, kto to jest. Bo tak sugeruje poniekąd ten tekst, że on nie wiedział, kto to jest. Dopiero oni, że to prawdopodobnie Jezus, prawda? Że czyni te cuda, mówili mu, oddaj chwałę Bogu, ten człowiek nie jest posłania od Boga, on nie ma prawdziwego charakteru Boga. A on im co na to mówi? Że ja nie słyszałem, żeby taki cud się wydarzył w Izraelu. Żeby człowiek niewinomy od dziecka zobaczył. To jest cud. Ale wiecie, nie ten cud jest tutaj ważny, ponieważ jak Jezus go spotyka i ten 34 werset, kiedy oni mówią, ty się urodziłeś cały w grzechach ty nas chcesz uczyć? I wypędzili go. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego. Niektóre mówią Syna Człowieczego przekłady, chociaż ja uważam, że tutaj bardziej chodzi o Syna Bożego, ponieważ jest element stworzenia albo odtworzenia człowieka, te oczy, prawda, i ta glina. A on powiedział, 36, a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I zobaczcie na odpowiedź Jezusa. Jezus powiedział do Niego, i widziałeś go, i ten, który mówi z tobą, jest nim. Czy ślepy widział Jezusa, kiedy go uzdrawiał? Był ślepy. On nie mógł zobaczyć Jezusa. To jest pozorna sprzeczność, prawda? Jak go zobaczyłeś? Logicznie byśmy musieli powiedzieć, że kolejna jego odpowiedź była: Panie, jak mogłem widzieć, jak ja przecież byłem ślepy, ja nikogo nie widziałem. Ale on od razu zrozumiał, o kogo chodzi. On od razu zrozumiał, o kogo chodzi, ponieważ on odpowiada, wierzę Panie i oddam mu pokłon. On poznał Jezusa, on widział Jezusa, nie widząc Go. To jest ciekawe, że Jezusa można widzieć, ale nie widząc fizycznymi oczami. Tu chodzi o oczy wiary, prawda? O zaufanie, o doświadczenie Boga. Myślę, że tego nam potrzeba. Dzisiaj i generalnie tego chrześcijaństwu potrzeba, abyśmy chcieli poznać Boga, abyśmy chcieli podążać za Jego Słowem, za tym, czym chce nas doświadczyć. Wiecie, to jest zastanawiające, ponieważ z niektórymi osobami czasami rozmawiam. Wiecie, że czasami zdarza się tak, że w naszych zborach młodzież ginie. Odchodzą, znikają, studia, to tamto, różne rzeczy się dzieją. Ale wiecie, rozmawiam z niektórymi osobami i coraz częściej słyszę, że takie osoby, które gdzieś odchodzą, one zaczynają myśleć, nie wiem, co ze swoim życiem zrobić. Gdzieś może coś czują, mają jakieś swoje doświadczenia, ja w to nie wchodzę. I oni mówią, ja bym pojechał na misję. Wiecie, to jest ciekawe dla mnie, że ludzie, młodzi ludzie, mimo że od Boga odchodzą, mimo że ich życie może się jakoś sypać, mają jakieś różne problemy, oni czują, że oni gdzieś chcą tego Boga poznać. Oni nie potrafią jak gdyby zdefiniować, dlaczego są w stanie, w którym są, ale chcą Boga jakoś poznać, doświadczyć. Także Pan Bóg sam oddziałuje na nasze serca. On pomaga nam, żebyśmy my chcieli poznać Go. Abyśmy chcieli zobaczyć na Jego twarzy.
i go poznać. Wiecie, 14 rozdział. 14 rozdział Ewangelii Jana. I tutaj dwa wersety. 6 i 7. Tutaj Jezus mówi do uczniów. Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest 14 rozdział, 6 werset, od 6. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Możecie sobie kiedyś porównać Jeremiasza, 2 rozdział i chyba 17 werset, jeśli dobrze pamiętam. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca i już teraz Go znacie i widzieliście Go. Tam jest potem ta rozmowa, prawda? Pokaż nam Ojca. Ale właśnie, co Jezus chce powiedzieć? Popatrzcie na mnie. Popatrzcie na mój charakter. Na całość. Na całokształt. Oni wielu rzeczy nie rozumieli, dopiero później sobie przypominali i rozumieli tą miłość w szerszym, dużo szerszym spektrum. Wiecie, kiedy siedzieli w tym pokoju przed Dniem Pięćdziesiątnicy, ja głęboko wierzę, że oni nie nudzili się tam. Że oni się nie zebrali tylko i wyłącznie dlatego, że im się po prostu nudziło i nie mieli co ze sobą zrobić. Bo my czasami może tak myślimy. Ja mam takie odczucie. Im się po prostu nudziło, nie mieli co ze sobą zrobić. Ruch im się rozpadł, to się zebrali. Nie. Oni się dzielili swoimi doświadczeniami z tych dni poprzednich. Z krzyżowania Chrystusa, z tego, jak się zaparli Go, z ogrodu, z tego, kto dalej uciekł. Wiecie, jedni uciekli dalej, inni trochę mniej uciekali. Jan stosunkowo szybko się pozbierał, bo zaraz poszedł na ten dziedziniec, prawda, do najwyższego kapłana. Piotr był gdzieś tam troszkę bardziej z tyłu. Później niektórych uczniów potem widzimy, prawda, w Ewangeliach. Jedni szybciej, inni wolniej, ale to nie o to chodzi, bo oni potem nie mówili: wiesz co, ale ty to dopiero byłeś ostatni. Nie. Oni rozumieli. Oni rozumieli, że każdy z nich doświadczył Boga w inny sposób. W inny sposób. Dlatego widzieliście Go. I oni sobie potem to przypominali, prawda, że Jezus im mówił. To był ten charakter Boga. Jezus. Wiecie, ja myślę, że my czasami nie umiemy zbalansować tego Jezusa i tych pozostałych rzeczy. Bo to nie chodzi o to, żebyśmy mówili tylko o Jezusie i takim, wiecie, pozostawionym, niezidentyfikowanym, wiecie, że nie wiadomo tak naprawdę, o kogo chodzi. Ale o Jezusie, który był wcielonym prawem, a co się równa wcieloną miłością. Wiecie, kiedy szatan pierwszy raz powiedział, zaczął ten problem w niebie, bo od niego się wziął grzech, prawda? On mówił, że, ale wiecie, no bo niektóre zasady Boga, większość zasad Boga to jest dobra. Ale może ta jedna taka malutka, może ta taka druga malutka zasada Boga. Nawet nie chodzi o to, żeby zabijać, bo jakby powiedział zabić, to wszyscy od razu by się zorientowali, prawda? To były jakieś bardzo drobne rzeczy. Zniekształcanie trochę charakteru Boga. Powiedzenie, wiecie co, no Bóg nas kocha, ale tak nie do końca, no bo ja bym chciał zrobić to albo tamto, albo czy na pewno, czy nie jest zbyt taki, powiedzielibyśmy, stanowczy w pewnych kwestiach. Ale Jezus przyszedł i nagle się okazało, że modlitwa poranna, wychwyciliście kiedyś to z Pisma Świętego, jak Jezus odchodzi na bok od uczniów? Na bok i nie wiem, może trwa godzinę, może dwie, przed wschodem słońca jeszcze. Oni smacznie spali, nie wiem, na jakimś kamieniu, na czymś, nie wiem, jak to wtedy wyglądało. A Jezus już czuwał. I wiecie, kiedy podczas tego doświadczenia modliłem się jedną godzinę. I tak nie miałem nic do powiedzenia. Nie wiedziałem już, co powiedzieć. I wiecie, myślałem tak, no nie wiem, może to koniec, może nie wiem, co dalej. I tak pytałem Pana Boga. I on wtedy od razu myśl, cytat biblijny. Nie, Pan Bóg czasami tak odpowiada, po prostu cytaty biblijne. Nie możesz wytrwać godziny. Prawda? To powtórka z tego, co się działo w ogrodzie. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, kto z Was spędził kiedyś ponad godzinę na modlitwie? Są takie osoby, możecie podnieść ręce? Jest kilka. Spróbujcie. Polecam. Spróbujcie szukać Pana Boga, żeby Wam jakoś odpowiadał. Wiecie, ja wcześniej nie byłem fanem długich modlitw. Naprawdę.
Ale zmieniłem teraz zdanie. My potrzebujemy pytać Pana Boga. I nie chodzi o to teraz, żebyśmy, wiecie, rozejdziemy się do domu i żeby każdy z Was wziął sobie za taką, nie wiem, jakieś szczytne zadanie, paść na kolana i się modlić przez godzinę. Nie o to mi chodzi. Ale żebyśmy Pana Boga w tych krótkich modlitwach prosili, aby On nam pozwolił zobaczyć siebie, objawić. Abyśmy mogli spojrzeć Jemu w twarz. Nie tak jak w przyszłości, ale tak jak możemy dzisiaj. Bo tylko to może nas zmienić, jeżeli będziemy w stanie zobaczyć tą część charakteru i zobaczyć rzeczywiście, że to jest miłość Boża, której nie da się do niczego porównać. Jeżeli tego nie zobaczymy, to mam pewną obawę, że ja bym był jak taki faryzeusz. Wiecie, teologia, Biblia czytana, nie wiem, wyjazd misyjny, dużo darów, piękny garnitur, nie wiem, może w przyszłości jakiś lepszy samochód, bo teraz nie mam dobrego. Mógłbym to mieć. Ale pytanie, czy to jest to, do czego nas Bóg chce doprowadzić? Ja dzisiaj wiem, że nie. Że Pan Bóg chce indywidualnie każdemu z nas się objawić, aby to zmieniało charakter każdego z nas z osobna. W innym wypadku boję się, bardzo się boję, że wszyscy, ja w to się włączam, jesteśmy w dużej mierze, wiecie, tak zakręceni w takiej swojej własnej sprawiedliwości. W tym, że z nami przecież jest ok, nie jest aż tak źle. Jeszcze jest czas, jeszcze są możliwości. I nie dziwię się, że Paweł napisał te słowa, że jeżeli dziś, tak naprawdę cytował, jeżeli dziś Boga słyszycie, to oddajcie Mu swoje serca i módlcie się, abym jeszcze dodał, aby pokazywał wam więcej i więcej przez zaufanie i przez szukanie Jego charakteru, aby On mógł być odciśnięty na nas. Wiecie, ja tego pragnę, aby Bóg odcisnął swój charakter na mnie. I ja wiem, że jest wiele rzeczy, które muszę Bogu poddać, bo jeżeli nie, to one poddadzą mnie sobie. Amen. Amen.